Drodzy Państwo, ostatnio coraz częściej słychać w mediach wszędzie słowo kryzys. Ja nie wiem, czy ja się Państwu chwaliłem, jaką ja miałem przygodę. Otóż poszedłem kiedyś do bankomatu, niedawno zresztą, wypłacić pieniądze. Podchodzę do bankomatu, a tam na tym wyświetlaczu: ty pożycz 200 na serwisanta. Wiesz? Taki kryzys, słuchajcie. To jest okropna sprawa. A podobno, sprawa. Gdyby było w Polsce euro, a nie złotówki, to tego kryzysu tak dojmującego by nie było. Tak, ale jak może a być podobno, Polsce, gdyby, nie takie jak w Polsce może być euro, jeżeli do tej pory Polacy się kłócą, co ma być na odwrocie tego euro? No? Właśnie. No właściwie to nie wiadomo. No właśnie, ale dlaczego nie może być tak normalnie, tak jak jest zgodło, żeby był tam jakiś ten... No, no ale orła, to bardzo cię przepraszam, orła wszyscy mają. To prawda, Niemcy mają orła. Na godle mają... Albańczycy, Rosjanie. Rosjanie mają dwugłowego. Tak? Nawet, tak. A my mamy nawet dwa orły. No. I to płaskodziobę. Nie. Weź, przestań. No co? No. Dwa orły. Nie no, jeżeli chcemy się upierać przy ptaku, dobrze. No, może być inny ptak, rzeczywiście, bo są bardziej polskie ptaki niż orzeł. Tak. Dzięcioł. Znów się czepiasz, tak? Nie. Widziałem. No, to dobrze. Dużo dzięcioł. Słuchajcie, nie, naprawdę, najbardziej polskim ptakiem na świecie nie jest... Jest żubr. No jaki żubr, ty widziałeś latającego żubra kiedyś? No. Czasami się zdarzało, panie. Nie tylko żubra. Nie, słuchajcie, naprawdę najbardziej polskim ptakiem na świecie jest bocian. Bocian, właśnie skąd bocian. Skąd ty to wiesz? Skąd ty z Wikipedii, proszę pana. A nie, to szacun wielki, Wikipedia, proszę. W internecie. Słuchajcie, naprawdę, najbardziej polski ptak to jest dzięcioł. I chodzi właśnie o jego taki... Nie, co ja mówię, dzięcioł. Bocian, już mi się myli wszystko. Bocian, ornitolog się znalazł. Bocian, słuchajcie, dlaczego? Bo bocian ma taki polski charakter. A ty wiem, o co ci chodzi, ten czerwony taki dziób. Stanie sobie na jednej nodze. I czeka, aż te zielone same mu powpadają. Poniekąd tak, ale nie o to mi chodzi do końca. Chodzi o to, że najwięcej bocianów na całym świecie, największa populacja bocianów pochodzi z Polski. Tak? No i co z tego? A co się dzieje z tym twoim bocianem, jak przychodzi zima? To gdzie on jest? No co, no gdzie? No za granicą jest, no. Zarobi i wróci. Bzdury opowiadasz. Polski charakter. Masz rację. Bocian nie może być godłem naszego tym symbolem naszego kraju. Dlaczego? Bo nie wyrobimy na becikowe. Wyrwałeś. Spoko. Nie, martw się o siebie. Drodzy Państwo. Damy radę. Kryzys. Kryzys. Ja mogę Państwu powiedzieć, kiedy ten kryzys przejdzie. Mogę powiedzieć Państwu, kiedy... Ale poczekaj, bo myśmy się Państwu jeszcze nie chwalili tym, że mamy również dar przepowiadania. Znaczy Wiesław ma. Znaczy wie, no. Nie, lepiej jest, jak mówi, że my mamy dar przepowiadania, bo jak się nie sprawdzi, to lepiej, żeby na wszystkich było, a nie na mnie. To właśnie dlatego mówię, że ty masz. No. Chcą Państwo, żeby Wiesław dzisiaj coś nam tutaj przepowiedział? A to nie jest takie proste, bo Wiesław musi być w transie. To ja może... Patrzcie, bo to już rzadka chwila. Drodzy Państwo, to jest wyjątkowa chwila. To jest jak kwiat jednej nocy. To się często nie zdarza. Proszę powiedzieć, którego z polityków przypomina Państwu? Niech zgadnę. Poseł z Lublina. Dobrze. Czy jesteś gotów? Ale jak ty... Pytajcie! Ale jak ty wiesz, przypowiadał... Ty widzisz Dobrze. Coś? Widzę coraz więcej z każdym dniem. To poczekaj, to może coś się zapytam. To Wiesławie, jak widzisz przyszłość, to powiedz, kiedy kryzys się skończy. Kryzys się skończy, gdy nadejdzie jego pora. O! Proszę bardzo. Mądra wyrocznia. A kiedy przyjdzie jego pora? Wtedy kryzys się skończy. Proszę bardzo. No dobra, to czekaj, z innej beczki spróbujemy. A co robi rząd, żeby walczyć z kryzysem? Tak, co zrobi rząd, żeby walczyć z kryzysem? Rząd, żeby walczyć z kryzysem, pogodzi się z PiS-em. Nie. Się dobrze czujesz? Jest może jakiś lekarz na sali? Donald pogodzi się z Kaczorem. Ore. O, będzie jedna wielka kraina miłości. Ości. O, już widzę. Widzę. Widzę.
No w zakładach pracy będziemy się do siebie inaczej zwracać. Zwracać. Z większą miłością. Ością. I szacunkiem. Kiem. Nie będziemy mówić, panie kierowniku. Kuku. Panie prezesie. Będziemy mówić, ojcze kierowniku. Ojcze prezesie. Matko księgowo. Oj. Jak będzie pięknie. To jest dobry kierunek, bo wypłaty już od dawna są co łaska. Ale to się nie zmieni. Całe miejmy szczęście. Nadzieję. Mógłby spaść. W Różu Wiesławie. Tak? A czy możesz mi jeszcze powiedzieć, jakie będą wyniki najbliższej naszej ekstraklasy? Mogę. W piłce kopanej? Mogę. Już ci raz kiedyś mówił. Poczekaj, chyba ma wydrukowane ten Sięga tam, gdzie wróż sięga. Łapówka Polkowice, kasa Gdynia, 0-0. Przewał Wałbrzych, przekręt Lubin, 2-1. Fryzjer Wronki, prokurator Wrocław, 0-4. Zrzutka Elbląg, przelew Łódź, 2-2. Centuś Kraków, rozrzutni Poznań, 0-0. Czarodziej Pruszków, naiwni Wołomin, 1-0. Zaległość Bydgoszcz, Kombinator Toruń, -3-0. Gotówka Białystok, co łaska Warszawa, 1-1. I Cwaniak Nowy Dwór, Nieprzekupni Lublin, 15-0. W tabeli będzie prowadziła co łaska przed gotówką i przekrętem, a całą tabelę będzie zamykał prokurator. W 2012 i nie ma, że boli. Trzeba będzie gościć miliony kiboli. Będą już stadiony. Tak jest. Hotele. Autostrady. Chyba, że nie zdążymy. I nie damy rady. Tu na razie są ściemniska, ale mają być boiska. A tam, gdzie te kredowiska, będą lotniska. Tra la la. Proszę Państwa, a teraz chcieliśmy Państwu udowodnić, że mamy dar przepowiadania przyszłości. I nie ma, że boli. Tak, i to mamy dowód fizycznie. Szanowni Państwo, to jest zeszyt do muzyki, do gimnazjum. Muzyczny świat, podręcznik do pierwszej, trzeciej klasy gimnazjum. I chcieliśmy Państwu się pochwalić, że tutaj jest tak. Na pierwszej stronie Bogu Rodzica. Na drugiej kleszczmy rękoma, psalm XLVII. Później jest Breve Regnum, pieśń Żaków Krakowskich z XV wieku, a następnie Wakacje, piosenka z repertuaru kabaretu Otto. To przepowiadamy.